Hej, siemano, witajcie w Cify 5, Japonia i Chiny, bóstwo, krzesełko gorące, na którym siedzę sobie właśnie, no i kolejne tury, ale zanim one, no to wyjątkowo nie przeklikałem tej tury, nie zarządziłem tam Japonią, bo tutaj chciałbym kilka rzeczy zmienić. Boję się o te jednostki, które sąsiadują z Cytadelą. To oznacza, że wyrwą obrażenia na początku przyszłej tury i to może mnie troszeczkę boleć, tym bardziej jak te jednostki i to miasto trochę mnie tutaj pokarają, poranią i tego typu rzeczy. Natomiast chciałem zmienić jedną rzecz, bo Hiawatha ukończył projekt Manhattan. To oznacza, że trzeba pilnować, czy przypadkiem w jakichś miastach Irokeza nie pojawią się bombki atomowe. I można to oczywiście robić tymi tutaj szpiegami. Także dwóch już mam w takich miastach, no, granicznych, zapalnych. No to nie jest graniczne, ale wiadomo, o co chodzi. W każdym razie chyba wszystkich wezmę właśnie, tak ustawię, czyli tego muszę zabrać. Tego potem też może zabiorę, zobaczymy. W każdym razie ten mi na pewno tutaj niepotrzebny i damy go do Aquesasme. O, tu damy. To oczywiście oznacza, że ja tutaj kradł niczego nie będę, chociaż mogłem wysłać może... A, dobra, nieistotne. Tak to zróbmy. Będziemy mieli podgląd na to, co tutaj się dzieje, co on tam buduje, kombinuje i tak dalej. I tyle chyba. Chociaż, o nie, chciałem jeszcze dodać do kolejek, żeby tam potem się już tym nie zajmować. Na pewno zoo, bo potrzebujemy zadowolenia, a potem ta wielka świątynia, bo dzięki temu będzie więcej wiary na turę i to aż o 8. Kolejny wielki naukowiec kosztuje 1500 wiary, czyli dużo. Ale damy radę. Myślę, że damy radę. Za dwie tury będzie ustrój, to świetnie. I za tur, o tutaj, 13. Będzie wielki naukowiec. To jest świetne oczywiście. A my sobie jeszcze, jeśli chodzi o technologię, pójdziemy o tak. Bo ja mam tego wielkiego inżyniera, także wypaliłbym go na ten tutaj kosmiczny teleskop Hubble'a. No i miał kolejnych dwóch wielkich naukowców oczywiście i ja ich bym z kolei wypalił na kolejne technologie. I mogłoby być ciekawie. Dobra, lecimy. Uwaga. Mogą być straty jakieś. Tego się obawiam. No. Jak zwykle poszedł z dymem. Tutaj to nie groźnie. Chociaż wyrwałem. Tutaj się boję. O cholera. O, na pewno zginie mi jednostka. Ona miała jakie tam, chyba dobra była. No trudno tam. Jakieś ofiary muszą być. No, całkiem przyzwoita była. Bo na początku przyszłej tury ona zginie. Kontynuuj. Wojny toczy się za pomocą broni. Nie podoba mi się, jak ta gra chodzi w tym Hot Seat'cie. Ale tak chodzi, cóż poradzić. Dynamit tutaj dopiero odkrywam. To jest szaleństwo. Tutaj szpiedzy też robotę będą robić. O kurde, 30 tur. Ale tu może być ciekawie za momencik. Pancernik. Ale trzy technologie mam nadzieję. Skradzione będą. Taki jest plan. 33 złota na turę. Arsenał Hotel. Gildia Muzyków. Nie, tutaj to chyba też pójdziemy w jakieś jednostki, myślę. Chociaż ja tutaj... O! Machnę tego archeologa, żeby tam dokończyć. Masz kurde, Kyoto Pekin. No tu jest ciul. Dobra, no to od razu. Ej, naprawdę, nie podoba mi się, jak ta gra chodzi
W tym trybie. Statek towarowy. Fatalnie chodzi. Inaczej. Gorzej. Smutne to, ale tak to po prostu jest. Tutaj zadowolenia nam nie brakuje. Brakuje nam zadowolenia w Chinach niestety. Ale to tak już widać musi być. No i te tory bym tutaj chętnie robił. Coś jeszcze ja tutaj zrobić miałem. A może nie? Dobra, zostawię tego tutaj, bo archeologiem zniszczę sobie ten punkt handlowy. Także niech on będzie tutaj. O, i lecimy do kolejnej tury, bo chyba w Japonii akurat niczego zmieniać nie planowałem. O, na tym polu... A, splądrował mi tutaj przecież pole jeszcze. O, kurczę. Dodaj do kolejki kuter. I to chyba najpierw, bo to jedną turkę tylko się robi. Także to się ogarnie. I zobaczmy te miasto oczywiście. Nie no, tu jest w porządku. Na tych polach mają robić. Tu też jest ok. Tu też jest ok. Tutaj... okej. I okej, dobra. To lecimy do tej tury ważniejszej, można powiedzieć, jak najbardziej. 4. Przeżyła. O litości. Jak pięknie. Dobra, to spierniczamy. Chociaż nie no, w tej turze ja mogę zdobyć to miasto. To chwila, moment. Chwila, moment. No dobra, od tego chyba zaczniemy. Bo tutaj i tak nie mam zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi właśnie o możliwości. Ja będę chyba próbował po prostu pokój podpisać za momencik. Tutaj też walimy, chociaż tutaj mam już to. To mam już... Dobra, tak będę mógł wejść. Powalimy i tym będziemy tak próbowali do miasta wejść. Mam nadzieję, że to się uda. Cholera. Dobra, próbuję. Nie no, powinno się udać miasto bez żadnych punkcików żywotności. Dobra, udało się. Ledwo co ta jednostka przeżyła, ale się udało. Tylko, że problem będzie z dowoleniem i to straszne. No, żadnego cuda świata nie ma. No ale uniwerek, laboratorium, opera, nawet wieża, to miasto na siebie zarobi. Klasztor nawet. Dobra, to bierzemy. Cholera, widzicie, 11, to już problem. Bo to już się mogą dysydenci pojawiać. Oż kurde, stwórz miasto Mary. O kurde, i minus 8, widzicie, problemy. Trzeba pokój będzie dobry podpisać. A to nie będzie chyba takie hopsiub. Dobra, tego ziomka tutaj jeszcze mamy. Trzeba to wykorzystać, zdzielić, pozabijać. Tego czy ja gdzieś mogę ustawić fajnie. No tu niby mogę. Ale on ma zasięg i podwójny. To jak dam tego tutaj, to jeszcze strzelę. No tak, to tak to trzeba zrobić. Ojejko. To się zamieńcie, chłopaki. Teraz tak. Tym... generał, gdzie on jest? Tam, dobra, to okej. Czy będziemy mogli to zabić? Tak, strzelmy. I zostawmy to na razie. Teraz tutaj. Pora tutaj. Najpierw artyleria. Chciałbym też Florencję w tej turze zdobyć, ale to się chyba nie uda niestety. Chociaż tam bombery jeszcze mam w zanadrzu. I oni mogą dać radę coś tam pokombinować. Pyk i pyk. Oj, cholera, chyba nie dam rady. Nie no, muszę zdobyć i to miasto. I wyzwolić. Chyba żeby ten jeszcze... Nie, on tu nie sięgnie.
On ma ten zasięg niby, ale jak go dam tutaj, to nie, nie sięgnie. Ale dam go tak tutaj. No i teraz tymi. Podobijałbym tutaj te jednostki chętnie, ale muszę walić w miasto. O kurczę, niezbyt dużo. Ale walimy jednym i drugim. A teraz to by się przydały te awanse do atakowania miasta oczywiście. Ale jak ich nie mam, to ich nie mam. Kurde, mało może być. Może być wszystko mało. A, cholera, za mało, za mało. Mam jeszcze tu bombery i oni też dadzą radę sięgnąć. I tak to trzeba będzie zrobić najprawdopodobniej. O, słabo bije. No szkoda, pozabijałbym te jednostki bardzo chętnie. Ale jak nie ma takiej możliwości, to nie ma takiej możliwości. Cóż poradzić, 18-10. No nie mówcie, że myśliwcami będę jeszcze musiał tak walić. Wolałbym, kurde, nie. Tym się może wycofam jakoś gdzieś, ale nie, bo tutaj tylko oni mają zasięg. Ale i tak go chyba nie zabiję. Dobra, spróbujmy. Strzelmy. Chłopak ten akurat doleci i będziemy widzieć... A, nie ma... A, dobra, co my tu mamy? Tory. To idziemy dalej te tory robić. Mógłbym właśnie tamtego robotnika do Chin przekazać i tym sposobem tory zrobić. I jak odkryję odpowiednią technologię, to już będę miał tory. Piękne. Piękne przecież. Kurde, no mało. Ciągle mało. Ale mam te dwie jednostki. Może się uda. Ale to jak ja przejmę to miasto, to tutaj za chwilę będzie rzeź. Ja pierniczę, ale może w ramach traktatu pokojowego przygarnę jakieś luksusy od Hiawaty. A dobra, chyba trzeba próbować. Zobaczmy. O, dobra, to się uda, to się uda, to już wiemy. Tylko ta jednostka może zginąć. Nie no, nie zginęła, przeżyła, ledwo co, ale żyje. Okej, okay. Cóż my tutaj mamy? Fajne całkiem rzeczy, ale ja to miasto planuję wyzwolić, bo i tak nie jestem w stanie jego utrzymać. No, zwiększy zadowolenie, niezadowolenie o 11, to miałbym 20 na minusie, a jak wyzwolę to miasto, to będę... Przede wszystkim miał sojusznika kulturowego, który mi tam różne fajne bonusy będzie dawał. Głównie do kultury. 127, wyzwól miasto. 153, widzicie? O to chodziło. O to chodziło. Tylko, że tego mi tutaj wypierniczyło. A to już nie takie fajne. I oni też zawsze głosować na mnie będą. 150, dobra. Dobra. Głos mi, kurde, siada. Tak jest okej. Okay. I teraz tego ziomka właśnie mogę gdzieś przestawić. Tylko gdzie? Do Lawenty. No ja będę chciał pokój podpisać, tak mi się wydaje, ale to poczekam, bo może Hiawata się na pokój nie zgodzi. No to by oczywiście dziwne było, ale kto tam wie. Tutaj mam zasięgi, tylko miasto, to walę w miasto. Aj, bo mi zginęła ta artyleria jedna przecież. Ojejku, to żebym ja tutaj... Nie zrąbał przypadkiem. Bo i Buffalo Creek trzeba zdobyć przecież. Nie no, to się powinno udać, jak widać. A, tylko tak. Ci tu wejdą. Jeszcze tego bym przechwycił, tylko czy on mi potrzebny? Niekoniecznie chyba. Bo ci chyba nie będą... No tak, ci nie zaatakują, a wy... O, awansik mamy. Awansik mamy, bo to byśmy chcieli... A, to też nie dam rady. Kurde! Jakieś koniki by mi się tu przydały. A, jeszcze tego mamy, tylko czy on ma zasięg? Ma! Nawet miasto mógłbym walić. Jakbym... Nie, tu miasto nie mam. No to mam odpowiedź na moje pytanie, co... Czym walnąć tę jednostkę? Tylko, że ona przeżyła. Ja pierniczę. Skubana. Ojejko. Ten nawet nie ma jak tutaj przyjść. Dobra, damy go tutaj.
No tutaj jakąś drogę też będę chciał zbudować. Ale to ten robotnik się tym zajmie. Czyli my gdzie my tym pójdziemy? No tu jest dwóch ziomków, to. O, tego damy chyba. Tutaj też jest dwóch. No ja pierniczę, bogactwo. Ale o, tu muszę połączyć przecież jeszcze Montreal jakoś. Tu by była dobra droga. A tutaj przez te wertepy też by nie była zła. Może nawet dwie zbuduję. A, zobaczy, bo tu już buduję, a tu się zobaczy. Dobra, zapierniczaj tutaj, panie kolego. I tutaj te jednostki zostawię sobie, tak. Chyba że takim ostatnim atakiem, nawet dla punktu mizernego byle jakiego, można by zaatakować. Tylko nie tak. Dobra, zobaczmy najpierw, czy Kiawata będzie się godził na pokój. Negocjuj pokój, co mogłoby zakończyć. O, już nie daje tak dużo, jakby dawał, jak dawał wcześniej. Nie podoba mi się to. Odrzuć na razie. Negocjuj pokój. Dobra, wszystko działa jak należy. Godzi się tam na jakiś układ, także możemy poszaleć. Bo na pewno pokój będę podpisywał. Czyli my tutaj na wariata atakujemy dla doświadczenia. Tylko i wyłącznie. Teraz tak, tym sobie za atak, nie no, kosztowny atak, nie no to chodź, spróbujemy tym wejść, o, udało się, ale jaja, nie spodziewałem się, myślałem, że tym będę musiał dobijać. Zobacz miasto. No galante. Marionetka, o kurde. Ojejku. Ciężka sprawa. Dosyć. Nie no, muszę jakoś tego tutaj, kurde. No teraz żadne punkty ruchu się nie zwiększyły, także ja tutaj niczego konkretnego nie zrobię. Osłonka oczywiście, to jest świetna rzecz. Możemy tego za... Tylko teraz widzicie, jaki problem z zadowoleniem. Ale atakujemy dla doświadczenia. Tylko i wyłącznie. Tu jak wejdę, to już i tak nie strzelę. To nie ma sensu się nawet ruszać. Czy to mi potrzebne? Tylko, że on też doświadczenie zdobywa. A tutaj żadnego awansu akurat miał nie będę. Dobra, idź po tego robotnika. Tu sobie czuwaj na razie spokojnie jak na wojnie. Ty też sobie czuwaj, bo i tak nic kompletnie z tym już nie wymyślę. Okej. Tutaj ziomka mamy, który, o, zrobi tutaj wreszcie porządek, bo to pole już moje. I tego ziomka damy, a na razie tutaj potem się pomyśli, spokojnie. I to będzie się leczyło, tylko pytanie gdzie? Chyba w tym mieście. No dobra, niech się leczy. Ojej, jak on tam naokoło idzie. I tutaj. Też się podlecz, panie kolego. No i dobra, pokój podpisujemy w takim układzie. Na pewno? Ale ładnie już tak zielono, kurde, dobrze. Hiawata, negocjuj pokój, co mogło być, ciągle słabo. To i to mi potrzebne, o widzicie, ma ten uran, przyjmij ambasadę. Ja też ci dam moją, o. Dawaj tego uranu, 4 sztuki i złota. Zaszalejemy. Majko. No tak będę kombinował na wariata. No, chopie. Nie głupi układ przecież. Co ty? Nie no, złota mi jego potrzeba. To może nie naturę, tylko dawaj taką gotówkę. Tak gdzieś, nie wiem, 3 koła? A nawet 9, kurde. Szaleństwo. Dobra, 2 tysiaki. 1000.
No weź, dużo masz, podziel się. Co za uparty osioł. On się nie zgodzi, ja tak będę klikał, no ale tak trzeba klikać. No nie no, tyle ma. Gdzieś cię zniszczyłbym, chociaż on bierze, ma ten uran, kurde. Taki głupi nie jest. No nie no, 199. No ale uparty, nie da mi tego złota. Nie no, to taki goły układ, głupisz ty? Kurde, no nie mogę taki, na taki byle jaki się, no nie. Muszę się na taki pusty zgodzić, no bez jaj. A to wychodzi. Aaaa, nie podoba mi się to w ogóle. Ale uparty. Kurde, minus 83, to tam się ogarnie za chwilę, spokojnie, jedna tura tutaj jeszcze. Dobra, ta wojna wygrana, to na pewno. Ale jeszcze, no jeszcze daleko do zwycięstwa w całej grze, to też na pewno. Tu mamy trochę zadowolenia. Ale bank taki szybki może ogarniemy. Tu będzie trochę zadowolenia, tu będzie złota. To wszystko oczywiście i tak się poprawi. Ten się tutaj leczy, chłopek, roztropek. Nie lubię się tym bawić. Tego dajmy tu, na razie. Trzeba się będzie tym zająć wszystkim. Przyjacielem jestem nawet, no proszę. Tutaj takie rzeczy, sojusznikiem jestem, kulturowym. Aha, no i tym się musimy zająć. Do Grand River go damy. To się wydaje niegłupim pomysłem. Albo do Lawenty, albo do Brukseli. Chociaż nie, Brukselę to ja sobie podejrzę stąd. To albo Lawenta, albo to. Genesee River. Bo Grand to tutaj, to nie. Tutaj jest już Bradford, czyli Lawenta, albo tutaj, nie? Tutaj to sobie też chyba podejrzę, jak podejdę jednostkami. Tak, to do... Ale tutaj też bym sobie podejrzał. To może Bradford najbardziej, tylko czy ja będę widział na pewno? O! O nie, nie widać. To do tego. To do tego miasta jednak. Dobra. Rozkminione chyba. To jest to. Tutaj o jakichś takich jełopków chodzi. To tam nieistotne, ogarnięte. Za chwilę znowu będę próbował oczywiście nasłać Haralda na Hiawaty. Wiadomo, jak zwykle. Ale to jednak nie takie hop-siup, nie tak szybko. Wygląda to przyzwoicie. Wygląda to przyzwoicie z wyjątkiem tego i tego. Ale to się ogarnie. Spokojnie. Spokojnie. Tak nawet może damy, bo potrzebujemy tego zadowolenia. Chociaż mam nadzieję, że za chwilę się ten problem rozwiąże. To się naprawi, to się ogarnie. Tutaj wszystko zrobione. Trzeba będzie jednostki na nowo ustawić. Ale to też się ogarnie, bo Buffalo Creek. Gdzie my bombery będziemy dawać? Jedno na pewno tu, a drugie chyba tu. O, tak mi się wydaje. Tego przenieśmy tu. A tego ju... A nie, tutaj to strzelałem. Dobra, następna tura. No kurde, podziało się, nie powiem. Nie powiem. Ale zakończone wszystko pozytywnie. No z wyjątkiem tego i tego, to wiadomo, ale to... To też się chyba ogarnie. Zaraz spróbuję zresztą pohandlować z Hiawatą. Może bardziej skory będzie gadać, jak już... Jesteśmy... Aż kurde, na stopie pokojowej. Ta menda pierdy kanon. Spodziewać się tego można było. Czy ja też Chinami walczę z nim?
zapała. No nie no, spokój, myślałem, że będzie przez chwilę, ale jak widać nie. O Boziu, gdzie to łaziło? Do Tokio to tak niech łazi. Co za pała uparta. Osioł 1. Jednostek nie zdążyłem, kurde, przezbroić, ustawić. To jest debil. A tu Hiawata jeszcze mi wojnę wypowiedział. No daj ta spokój. Japonią jak tak jakaś krzywda mi się podzieje, tam tragedii nie będzie oczywiście. No ale wolałbym, żeby się nie podziała. Gdzie te mendy tutaj pływają? Naprawdę, liczyłem na jakiś pokój taki. Chwilowy. Pokój i spokój. No, trzeba się skitrać, bo nie ma sensu zapierniczać jakiegoś kawału dalekiego, bo nie wiadomo czego. A tu jest na przykład taka menda już. To ją zbijemy troszeczkę, ale to 7, widzicie, no niedobrze właśnie. Na tym polega ten problem, że to są jednostki nieprzezbrojone. No, naprawdę, kurczę. Hiawata i gracz drugi zabierają pokój. Nie mogę normalnie. Nie chce mi się toczyć kolejnej wojny. Ja na poważnie chciałem odpocząć. Tak całkiem na poważnie. Ta, skończył się. A nie, to on go chyba wypowiedział tym sposobem. No co za pała. Masakra. Co? To on już tak aż prowadzi? Nie, możliwe. Chiny prześcigną, ale to Irokeza, kurde, Irokeza może prześcignąć, jak ja Irokeza. Nie no, chyba nie, jakbym go tak podbił. Muszę się Chinami obronić tutaj kulturowo. O kurde. No to trochę niedobrze. Trochę niedobrze. Tutaj taka jedna badziewna jednostka. Ona może tutaj mi życie uprzykrzyć. A to ten, on mi w takim razie niepotrzebny w tym momencie. Kompletnie. No machniemy tak szybko karabiny. A nie, tutaj się ten okręt podwodny robi. No to tutaj jeszcze jedne karabiny machniemy. Dobra. W takiej kolejności. No i trzeba będzie jednostki jednak do Pekinu chyba dać, bo z Pekinu całkiem niegłupie zasięgi będę miał. Na Japonię i tak dalej. No to spoko. Ujdzie. Ach, a tak już dobrze było. Ja chciałem, kurde, do ciula jednego zagadać, żeby jeden drugiego zaatakował oczywiście. O. Kurde, to było ciekawe. Daj no kakao, ja ci dam kakałko, a tutaj takie. Ambasadę, pyk, pyk, zaproponuj, o. Chociaż mogłem złota wołać, kurde. O, jakbym go tak wydrenował z tego, to też nie głupie. Ale to sobie darujemy na razie taki układ, a tutaj możemy się czymś wymienić, perły. Ale to nie.
Japonia nie potrzebuje jakoś szczególnie. Nie potrzebuje jakoś szczególnie zadowolenia. Da sobie radę. Czyli co? Tylko z tym Duńczykiem się chyba będziemy musieli mordować. 109. 414. No to lekko nie będzie. Ale tak jak mówię, Japonia jak straci jakieś miasta, to tam się nic złego nie stanie. Jakoś to tam ogarniemy. Tutaj się oczywiście trzeba będzie odpowiednio ustawić i też dobrze będzie. I też dobrze będzie. O Boże, ile znowu takich pierdów do klikania. Zagadajmy. Chociaż nie no, ja z nim to pokoju nie będę chciał podpisać. No nie, tutaj się nie godzi. Ewidentnie, handel. Zobaczmy, jak to u niego wygląda. W ogóle weźmy tę ambasadę, przyjmij, zaproponuj, dobra. Spoko loko. Kiedy wam się to kończy? Nie jestem pewien. Ja mam tej soli, wszystkiego mam niby dużo. Ojku, trzy to mało. Dobra, nie tak, spokojnie. Spokojnie, bo tutaj w tym momencie będzie, no tak, będzie ustrój i od tego właśnie zaczniemy. Boże, ile tego klikania znowu. O kurde, ile ja umów z nim miałem. Jestem w ciężkim szoku. Kurde, tak fajnie było już, naprawdę. Nie no, rozwala mnie to, że mnie wyprzedził. Jak to możliwe? No, tutaj mamy trochę właśnie zadowolenia, ale może tu gdzieś będzie bardziej. O, budowa sądu. O, za każde koszary zbrojowni i akademie. No to tu jest najwięcej chyba tego. To też jest dobre. O, to też jest dobre. Ale nam to potrzebne, bo tego najwięcej mamy. Bierzemy, o już 9, dobrze. To już nie ma tragedii, bo się żaden zły człowiek nie urodzi. Już minus 24 to lepiej, to tam się oczywiście ogarnie. Na spokojnie. Tu mamy taki. Ciulków jakiś. Ewidentnie jak będzie atakował nas Harald, to Delhi, tak mi się wydaje. Czyli to tutaj może zostać, to też, bo to ranne. W takim wypadku to damy. Oj, bo ja nie mam czego, jak tego dobić. Ale tak, to damy tutaj, żeby już broniło. Czyli tego w takim układzie. Czy ty masz jakieś takie zasięgi? O, tu mogą też. O, to jak najbardziej. Zabijemy mu co się da, to szybciej pokój podpisze. Pierdykany mosiek. Oho. Tutaj była ta armia. Aj, tutaj też się trzeba pilnować. Aj, to może niepotrzebnie zabrałem tych chłopaków. Dobra. Czyli tego dajemy tutaj. Całkiem przyjemne te zasięgi. Ten niech tutaj siedzi. Tak, ten niech tutaj siedzi. Ten mówię o tej artylerii oczywiście. Teraz tak. No i to zanim dotrze gdziekolwiek. To ruski rok minie, ale dajemy to tutaj. A to dajemy gdzieś tutaj. A te tory myślę. Bo stąd się ewentualnie dalej gdzieś będę mógł szybko ruszyć. O, czyli tu i tu. I to będzie ok jak najbardziej. Pana generała też dajemy. Też dajemy gdzieś tutaj. Niech on właśnie idzie. O, nawet tutaj mi się podoba. Tak. Ten w takim wypadku...
No właśnie, stanie gdzieś razem z tym, a tego pana kolegę, rannego bohatera wojennego, ustawimy. O, może gdzieś nie, no gdzie to on taki kawał będzie szedł. Dobra, tutaj mamy taki obóz weteranów wojennych, którzy ledwo zipią. I damy go tutaj. Okej, okay, kurde, czas leci nieubłaganie. No, w coś bym postrzelał jakiegoś dziada wikińskiego. Ale to wychodzi na to, że tak. Zobaczymy, co ja z tym miastem będę robił. Niewykluczone, że coś będę robił. Coś mi tu nie gra. Ile ja mam tych bomberów? Przegląd militarny. Kurde, no kończyć muszę powoli. 5? A, bo ropy nie mam. A tam się robił. Kurde, Japonia. Weź no tutaj ratuj. A, tylko że wy... tej ropy macie 3 sztuki raptem. Kurcze pieczone. Ale tutaj za chwilę będę miał taką możliwość, żeby swój zapas ropy zwiększyć. No tak, no to będzie ok, to będzie ok jak najbardziej. Czyli tutaj ten Pekin wzmocnimy. 10 zasięgu, no to tak całkiem nieźle będzie pod tym względem. Poprzedni szlak Szanghaj oczywiście. Tutaj zadowolenie będzie ok. 37 minuta. Dużo się dzieje. Tutaj sobie drogę chyba zbudujemy, myślę. Nawet nie, nawet tory sobie zbudujemy. Drogo to wyjdzie oczywiście, ale myślę, że mnie stać. Teraz tak. To blisko tutaj. To jest dobra jednostka, czyli zapiernicza do Japonii. Inoros. To tego w takim razie damy tutaj. Niech pilnuje. I to jest ta armia. Kurde. Ile ja tego mam? Naprawdę jakoś tak dużo. Dobra, dajemy tutaj, bo to ładne zasięgi. Ja może to wszystko to poustawiam poza nagraniem już. Chociaż... poklikam może jeszcze trochę. Ten tutaj. O, ten. Nie, no też tutaj. Ten Duńczyk. Z której strony on mnie będzie atakował? To jest dobre pytanie. No tu już mam jakieś jednostki. Ten to idzie tutaj, jak pamiętam. Pyk. Artyleria. No nie ma w co walić jeszcze. Chociaż zasięgi ogromne. Niech. No niech czuwa. Ty się leczysz oczywiście tak szybciutko. 1, 2. To ranne niestety. O, ale to nie jest ranne. I to wysyłamy jak najbardziej na front. Tak, to tutaj. Tego pana generała też wyślemy z chłopakami. Czyli już 2 jednostki karabinów maszynowych wysłałem. Tutaj złota będę potrzebował oczywiście, ale jak go na razie nie mam, no to niczego nie wymyślę. Ten tutaj musi pilnować raczej. Zobaczymy, co się podzieje. Gdzie te cholerne wariaty z Danii zdecydują się zaatakować. Też go może wyślemy dalej, bo nie sądzę, żeby Duńczyk atakował Pekin. Czuwaj oczywiście. Machnij szybko faremkę, bo i tak nie wiem, co z tobą zrobić. Dobra, jakoś tamtędy niech przejdzie. Tutaj szybko tory. Dobra, ja to słuchajcie, poustawiam, poprzestawiam, bo 40 minuta wybiła, to już szaleństwo jakieś jest straszne, ale na spokojnie sobie zaraz tymi jednostkami pozarządzam.
część wyślę tutaj do Japonii, a część jakoś tutaj rozstawię. No i będziemy się bronić przed wariatem Duńczykiem. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.